Working on the plot and the scheme. The truth's not a trademark. It's at the edge of your dreams. I'm talking one. Yeah. It's one art, one shot. Now the future is yours. Let's go. O, siemanko ekipa, witajcie na kanale Prince Boxing Company. Dzisiejszy odcinek nagramy z gościem specjalnym, jakim jest Rafał Jackiewicz. Rafał jest rekordzistą Polski w ilości stoczonych rund w ringu w boksie zawodowym. Ma mega wiedzę, mega doświadczenie, pokazuje naprawdę fajne rzeczy, jakich u nikogo nie zobaczycie. Także dzisiaj nagramy odcinek razem i pokażę wam parę, jak on to mówi, mongolskich teorii. Także oglądajcie, bo na pewno wyciągniecie coś ciekawego dla siebie. Pozdro! Także poznajcie oficjalnie Rafała, siemanko, siema. I oddaj głos Rafałowi. Wiecie tego gołta? Boks piątkowych baranów. A teraz słuchajcie, dzisiaj wam pokażę parę sztuczek. Zobaczycie, że boks to nie jest tylko bitka i dwóch ludzi, którzy się lają po głowach. Jest to sport dla naprawdę inteligentnych ludzi, dla mądrych, dla myślących. Dokładnie. Także zapraszamy was na parę mongolskich sztuczek. A tymczasem... To będzie sztuczka mongolska numer jeden. Numer jeden, number one. Dawaj, jaka? Chodzi z lewym prostym. Bije prawy pod lewą ręką, wchodząc w unik rotacyjny. Powolutku. Wchodzę w unik w prawą stronę od ciosu prostego. Wychodząc, wyciągam stopę z prawym ciosem na tył, sierpą. Cios w tempo. Szybciej. Wchodzę w unik, bijąc cios. Praktycznie jest zawodnik bezobronny, dlatego że w momencie, kiedy zadaję cios, tułów ma odsunięty. Bardzo ważna rzecz, uderz lewy, nie wchodzimy z unikiem od ciosu prostego, chcąc zadać cios na tułów pod lewą ręką. Z tego powodu, że zawodnik, jeżeli zobaczy, że ja chcę zrobić tą akcję, zada cios troszeczkę w drugą stronę na moją szczękę. Jest to ciężka sytuacja dla mnie zaraz. Z tego powodu, że jestem odsunięty. W momencie, kiedy wejdę w unik rotacyjny, wejdź lewy, wchodzę w unik pod rękę, wchodząc automatycznie, jeszcze raz, z ciosem. Mongolska sztuczka numer dwa. Przeciwnik wchodzi z lewym prostym. Wyprzedzam go moim prawym ciosem, schodząc z unikiem od ciosu do wewnątrz. Powolutku. Robię to na pierwsze tempo. W momencie, kiedy założenie jest, w momencie, kiedy wejdzie lewym, w momencie jest założenie tej akcji, tego ciosu, takie, że w momencie, kiedy zawodnik zadaje cios, ja robię to wtedy, kiedy on ma odsuniętą szczękę. W momencie, kiedy zawodnik zada cios, lewa ręka będzie odkrywała już szczękę walki. W momencie, kiedy stoi w pozycji walki, też ciężko będzie to zrobić. W momencie, kiedy zawodnik wchodzi z ciosem, ja zadaję cios swój na cios. Jeżeli ja zrobię to za późno i zawodnik zdąży wyprowadzić cios, małe ryzyko jest z tego powodu, dlatego że jest ręka, która uderza cios lewa, wchodzi na mój bar. Ja nie znam ciosu, ale też nie dostanę. Jeszcze raz wejdź. Wyprzedzam cios na cios z lewej ręki przeciwnika. Bardzo ważna rzecz, powolutku, schodząc w unik z głową, jednocześnie bije cios. Jeżeli się spóźnimy, dostanę cios ewentualnie w bark, ewentualnie cios na szczękę. Poszło. Bo teraz będzie chodził, żeby się przyjął, bo opatrzył. Tak. I mongolska akcja numer? Trzy. Trzy. Widać? Trzy. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Jak trzecia fala! Uważajcie. Dobra. Do rzeczy. Założenie akcji.
którą wejdę na drugie tempo, zawodnik bije cię o zleje ręki, wpuszczam pomiędzy moją prawą rękę, uciekając z głową wewnątrz, zawodnik wraca ręką z moim ciosem. Jest to akcja uderzona na tak zwane drugie tempo. Wchodzi przeciwnik z ciosem, wracając ręką, zadaje ja swój cios. Jeżeli zawodnik uderzy lewy, prawy, prosty, jest ta sama sytuacja, kiedy ja wyprzedzam go. Lecimy dalej, akcja numer 4, czyli 4-4-4-4. Mongolska sztuczka, numer 4. Zawodnik wchodzi z lewym prostym, wchodzę do wewnątrz z unikiem, robiąc pozycję na cios lewej ręki, mogę wykonać teraz 3 ciosy. Lewy hak na tułów, lewy podbródek, lewy cios sierpowy. Większość trenerów uczy w ten sposób, żeby do wewnątrz nie wchodzić, dlatego że jest niebezpieczeństwo ręki prawej. Uderz powoli lewy prosty. Że ja wejdę w unik do wewnątrz, często ludzie właśnie uczą, że teraz mogę zdać cios. Jest to nieprawda, dlatego że w momencie, kiedy ja wchodzę z unikiem do wewnątrz, ja ten cios zadam szybciej niż zawodnik uderzy cios z ręki prawej. Uderz lewy prawy. Jeżeli ja wejdę, ja już wejdę ze swoim ciosem. Sytuacja. Wchodzę w unik od ciosu prostego, mogę wykonać 3 ciosy. Lewy hak na tułów, lewy podbródek, lewy cios sierpowy. Wykonując tą akcję, staramy się zrobić w momencie, kiedy zawodnik wchodzi, wpada na mnie, wędzlewym. Ja robię akcję w miejscu. Jeżeli mamy zawodnika, który zadaje cios w miejscu, wciągając mnie, uderz w miejscu, teraz ja się wystawię na cios i teraz jest małe powodzenie tej akcji, dlatego że ja będę musiał lecieć do przodu. W tym momencie, jeżeli mamy zawodnika, który wchodzi, uderza cios z miejsca, ja wchodzę z unikiem, dostawiam stopę, biję cios. Jeżeli zawodnik bije cios w miejscu, ja wchodząc z unikiem, dostawiam stopę, bijąc cios, zabieram się. Uderz troszkę szybciej. Unik cios. Unik cios. Unik cios. Ważna sytuacja. Nie możemy tego zrobić wolno, dlatego i ładnie, elegancko, dlatego że jest duże ryzyko uderzenia ciosu z ręki prawej. Uderz lewy prawy. Wchodzę w unik, bijąc cios. Nie dając tym samym zalecenia ciosu z ręki prawej. A tymczasem niech się będzie z wami. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczyliście parę myczków i mongolskich teorii i mam nadzieję, że wykorzystacie to w swoich treningach i walkach. Tak, pamiętajcie, sport to zdrowie, dopóki mama się nie dowie. A tymczasem niech je będzie z nami. Pozdrawiam wszystkich, kantorowski trener. Nie wiem, o czym oni rozmawiają, ale na pewno nie rozmawiają o boksie. Na pewno nie. Przepraszam, to są pomówienia i ludzkie języki, a ten łysy nie wiadomo, czy nie jest rudy pod spodem. A Rafał Jackiewicz ma generalnie nowy pseudonim i od wczoraj na niego wszyscy mówimy sarkofag i w ogóle ma być jego pomnik pod knockoutem i ludzie będą przyjeżdżać z całego świata, jak będą go oglądać jak pomnik Sfinksa w Egipcie. Bo jeb jest wszędzie, jeb.